W roli głównej Monte Carlo. W pozostałych rolach muzyka zdjęcia Scenariusz na podstawie powieści Stephena Shepharda. Reżyseria. Jest Madame Petrowna. Witamy w Monte Carlo. Będzie pani występować? Nie, jestem na wakacjach. To prawda, że Lubitsch zaproponował pani rolę w filmie? Proszę spytać jego. W Paryżu widywano panią w towarzystwie Charlesa Boyera. Pan Boyer jest moim dobrym znajomym. Panowie wybaczą, jestem wyczerpany. Tylko jedno zdjęcie. Zjem śniadanie. Pojechałem na Cap Ferrat, żeby zobaczyć wschód słońca. Był zachwycający. Butterfield 2384. Jak jest 8 po francusku? Huit. Huit. Quatre. Zaczekam. Thanks. Gus Pelikian, Word Telegram. Henry Price. Henry Price. Daily Scribble. Pismak. Henry Price. Wait a second. Ten are you pisarz? The Henry Price used to be the writer? That's what podobno. They say. I read Tarnished Armor. Czytałem pańską powieść w liceum. Świetna rzecz. Trying to get through to my editor. Próbuję zadzwonić się do wydawcy. Wkrótce rozpęta się tu piekło. Jeśli widziałeś jedną wojnę, widziałeś wszystkie. Charlie, to ty? Mówi Gus z Monte Carlo. Wyciągnij z łóżka redaktora i wstrzymaj drugie wydanie. Zaczekaj, chyba coś się dzieje. 10 maja niemieckie czołgi 7. 21. Dywizji Pancernej wjechały do Belgii i Holandii. Notuj, będę mówił szybko. Zaczęło się. Spokojnie, do Monte Carlo daleka droga. Mam siostrę w Saint-Maurice. Gdzie to jest?
15 kilometrów od granicy belgijskiej. Może tym razem zostawią Francję w spokoju. Wątpię. Ja też. Dzisiaj o świcie czołgi 7. i 21. Dywizji Pancernej gładko pokonały siły Belgii i Holandii. Tył domu. Tutaj jest taras. Piękny. I ogród. Cudowny widok. Dużo drzew. Kto to? Chłopiec od sąsiadów. Dopilnuje, żeby nie przeszkadzał. Lubię dzieci. Kiedy powstał ten dom? Zbudował go książę Gasconi na początku stulecia. Ten bluszcz podcinasz osobiście? Tak. Wolałabym, żebyś nie podcinał tego bluszczu, póki tu jestem. Wcale? Zostaw go. Rozrośnie się. Nie szkodzi, przypomina mi Anglię. Dokąd ci tak śpieszno? Do pokoju, chcę usiąść do maszyny. Naprawdę? Od miesięcy nie napisałeś ani słowa. Zrobiłem wiele notatek. Serio? Może przynajmniej zjesz ze mną śniadanie. Nie jestem głodny. Harry? Boję się. Czego? Wszyscy znajomi opuścili Europę. Tutaj rozpęta się piekło. Chcę do domu. Jedź. Chcę, żebyś pojechał ze mną. Nie mogę tam pracować. Tutaj też nie możesz. Może nie masz pomysłu na następną książkę. To się zdarza. Może tak. Może nie. Bądź rozsądny. Całe noce pijesz i grasz. Zaliczkę przepuściłeś w kasynie. Jesteś bez grosza. Masz długi. Jeśli wrócisz ze mną do Nowego Jorku, zainstaluję cię w dawnym mieszkaniu. Będziesz wolny od zmartwień. Nie sądzisz, że jestem za stary na stypendium? Mam wrócić do Nowego Jorku, żebyś mogła popisywać się mną na przyjęciach. To było nieładne. Możliwe, wybacz. Nie tego teraz mi trzeba. A czego ci trzeba? Muszę napisać dobrą książkę. Potrzebny mi bodziec. Nie chcę pomocy. Muszę coś stworzyć, albo wypadnę z gry. Może ty wyjeżdżasz z tego samego powodu, z którego ja zostaję. Z czego będziesz żył, kiedy wyjadę? Sprowadziłaś nasz związek do najbardziej niskich kwestii. To nie są niskie kwestie. Twój los leży mi na sercu. Zobaczymy się o 6 na kolacji. Co pan tu robi, Pabst? Jestem przedstawicielem niemieckiego przemysłu. Mówiłam ci. Teraz podróżuje pan częściej niż kiedykolwiek. My, Niemcy, lubimy podróże. Jedź do Niemiec, zanim Niemcy przyjadą do ciebie. Pańska powieść odniosła w Niemczech duży sukces. Wiele lat temu. Cieszył się pan?
Bardzo. Wiele lat temu. Niemiecki tytuł był równie długi jak książka. Pisanie jest trudne. Jeden sukces nie zawsze pociąga za sobą drugi. Dobrze powiedziane. Czemu pan tego nie powie swojemu wodzowi? Mówiłem o książkach. Quinn, przyłącz się do nas. Za chwileczkę. Pan Quinn ma własny stolik. Na pewno, ale po co ma siedzieć sam, jeśli może pogadać z Herr Popsem, Papstem? Polubi pan Quinna, jest Irlandczykiem. Oni są zaciekle neutralni. Szmat czasu. Miło znów panią widzieć. To Herr Jürgen Papst. 20 lat temu był wspólnikiem mojego ojca. Cieszę się, że mogę poznać. Miło mi. Jak Paryż? Jak kobieta po gwałcie, nerwowy. Teraz wiemy, dlaczego nie pracujesz w dyplomacji. Co pana sprowadza do Monte Carlo? Rozrywka i biznes. Teraz wszyscy robią w Monte Carlo interesy. Podobno niewysoki pan z wąsikami jest już w drodze. Może być tu szybciej, niż pan myśli. Słyszałem, że Mussolini założył się z Hitlerem, kto będzie pierwszy w kasynie. Telefon do pana. Państwo wybaczą. Życzę smacznego. Czy to Katrina Petrowna? Myślałam, że jest wyższa. Podziwiałem ją w Monachium. Była wspaniała. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę zjeść z panią kolację. To dla mnie zaszczyt. Ile kobiet ma okazję zjeść kolację z prawdziwym generałem, na dodatek odznaczonym w kampanii etiopskiej? To dzięki pani urodzie i sławie wszyscy na nas patrzą. Zbytnia skromność, generale. Patrzą na nas oboje. Ludzi fascynuje władza, a pan ją posiada. Tak pani myśli? Uroda, sława i władza. Mieszanka, której nie można się oprzeć. Zawsze dostaniemy dobry stolik. Uroda, dowcip i inteligencja. Prawie za dużo jak na jedną kobietę. Zamówmy coś, zanim zemdleje od pochlebstw. Przedstawiam panu Madame Katrinę Petrowną. To dla mnie zaszczyt. Jestem pani zagorzałym wielbicielem. Miło. Przyłączy się pan? Pani koncert w Monachium był sensacją sezonu. Kupno biletu graniczyło z cudem. Zapłaciłem spekulantowi. Mam nadzieję, że byłam warta tej ceny. Była pani warta 5 razy tyle. Przyjedzie pani do Monachium na kolejny koncert? Nie wiem. Ostatnia trasa była bardzo wyczerpująca. Może na zaproszenie Führera. I jemu się nie odmawia. Jeśli pan zagwarantuje mi Führera, ja zagwarantuję panu koncert. Ministerstwo Wojny, Londyn. Jak rozmieszczanie ludzi? Wszystko zgodnie z planem.
Podejrzewamy, że wróg spróbuje wysłać posiłki do północnej Afryki, korzystając z portów Riviera. Pracujemy nad tym. Czego wam potrzeba? Interesuje nas, co wróg wysyła z Zatoki Genueńskiej. Macie tam kogoś, kto mógłby przysyłać zdjęcia? Chcemy wiedzieć, jakie jest zanurzenie łodzi. Mamy kilku agentów na południu. A w Monte Carlo? Kobietę. Żona naszego agenta zabitego 3 lata temu przez Abwehr. Po jego śmierci poprosiła nas o pracę. Odmówiliśmy. Podchodziła do tego zbyt emocjonalnie. Bardzo kochała męża, była bliska samobójstwa. Baliśmy się ryzyka. Nalegała. W końcu daliśmy jej kilka zadań. Co dla nas robi w Monte Carlo? Bada kontakty towarzyskie włoskich i niemieckich oficerów. Nadaje się. Słucham? Chyba umie posługiwać się aparatem. Jeśli chcesz tyle baryłek w Atenach na 25, musisz zapłacić we frankach szwajcarskich za pośrednictwem banku w Zurychu. Jest wojna. Niełatwo przewieźć ropę przez Morze Śródziemne. Jestem Maggie. Mam na imię Louis. Czego się pani napije? Umiesz robić koktajle na bazie piwa imbirowego? Oczywiście. Świetnie się dogadujemy. Co panią sprowadza do Monte Carlo? Mój dziadek zapisał mi w spadku dużo pieniędzy. Postanowiłam zwiedzić Europę, póki jeszcze jest. Nie boi się pani? Niemcy docierają do Paryża. Nie myślę o tym. W końcu żyje się raz. Znasz tego mężczyznę przy barze? To nasz stały klient. Chcę go poznać. Jestem Maggie Egan. To dla mnie przyjemność, zwłaszcza, że nigdy się nie spotkaliśmy. Bardzo pan elokwentny. Po angielsku. Mój francuski jest upiorny. Mieszka pan w Monte Carlo? Tutaj nie można mieszkać, tutaj się przyjeżdża. Czym się pan zajmuje? Tym i owym, import-export. Interesujące. Fascynujące życie. Czego się pani napije? Która godzina? Dochodzi północ. Godzina duchów. A co tam? Szkocką. Podwójna szkocka dla pani. Pańskie towarzystwo oznacza kłopoty, prawda? To komplement? Później panu powiem.
Ogromnie mi przykro, nie znam francuskiego. Przykro mi, nie rozumiem. Czego pan chce? Co? Co to znaczy? Bardzo mi przykro, ale nie rozumiem ani słowa. Pan wybaczy, nie wiem, o co panu chodzi. Tu jesteś, Francis. Wszędzie cię szukam. Ile razy mam ci mówić, że to nie Ohio? C'est ça la femme. Oui, mais en attendant, elle doit me donner ses appareils de photo. Donnez-le-moi. Écoute-moi, elle tirait les photos pour nos amis à Cincinnati. Isn't that true? Prawda? Co? Robiłaś zdjęcia tej pięknej zatoki dla Marilyn i Sama z Cincinnati. No, oczywiście. I strasznie ci przykro. Ogromnie. Przeprosiła. Daj aparat. Co? Nie zadawaj pytań, tylko daj aparat. La gentillesse de faire une photo de nous avec la mer en derrière, hein? Oui. Très gentil, hein? Comme ça? Voulez-vous vous placer un peu plus à gauche? À gauche, comme ça peut-être. Stop. Comme ça? Ne bougez plus. De côté, comme ça peut-être, hein? Zdejmij okulary. Chodź, Francis. Peter i John czekają na nas w hotelu. Wyratował mnie pan z opresji, panie Henry Price, dla przyjaciół Harry. Katrina Petrowna. Wiem, kim pani jest. Dlaczego słynna śpiewaczka robi zdjęcia tam, gdzie jest to zabronione? Dla Sama i Marilyn z Cincinnati. Jest pani Rosjanką? Tak. Mówi pani z angielskim akcentem. Miałam angielską nianię, a potem kończyłam szkołę w Dorset. Mieszka pani w Anglii? To przesłuchanie? Skrzywienie zawodowe. Kim pan jest z zawodu? Pisarzem. Fascynują mnie ludzie. Przyjechał pan do Europy, żeby napisać wielką amerykańską powieść? Zrobiłem to 20 lat temu. Teraz próbuję napisać następną. Monte Carlo? Za pierwszym razem się udało. Problem w tym, że w Monte Carlo traci się poczucie czasu. Na tym polega jego urok. Ludzie przyjeżdżają tu, żeby zapomnieć o kłopotach. Ma pani kłopoty, o których chce zapomnieć? A pan? Ja przywiozłem swoje ze sobą. Jest pani na wakacjach? Tak. Sama? Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. A więc Sama. W następnej wiosce jest świetna restauracja. Dają pyszne escargot. Jadłam już lunch. Co ma wisieć, nie utonie. Słucham? To amerykańskie powiedzonko. Znaczy tyle, co kiedy indziej. Kiedy indziej? Może.
Au revoir, madame. Oui? Madame Tranchet? Chciałabym wywołać film. I have a roll of film that I'd like processed. Very well, madame. Pan Darieux z Café de la Gare mówi, że ma pani najlepszą pracownię w Monte Carlo. Philippe Darieux? Jean-Claude Darieux. Rozumiem. Proszę to wysłać jeszcze dziś. Mamy kłopoty z transportem. Jakie kłopoty? Szef laboratorium pojechał na wycieczkę na wschód. Kiedy wróci? Nie wiem. Może wcale. Moi przyjaciele chcą jak najszybciej obejrzeć te zdjęcia. Zrobię, co w mojej mocy. Dziękuję. Good morning, Madame Petrovna. Nice morning. Ładny dziś dzień. Yes, lovely. Bardzo. Pan Schimmel? Christopher Quinn. Przepraszam za spóźnienie. Sorry, I'm a little late. Pedro Capioli. Oui? Yes. Mr. Quinn, mam mało czasu. Jeśli pan pozwoli, przejdziemy od razu do interesów. I would just as soon discuss our business. Splendid. Doskonale. Oferuję usługi, których pan szuka. I think I can provide you with the service which you're looking for. Jakich usług szukam? Transportowych. Skąd pan to wie? Monte Carlo to małe miasto. Jakiej zapłaty pan oczekuje? Mały ptaszek powiedział mi, że ma pan brylanty. Pańscy klienci są zamożni. Chętnie wymienią klejnoty za wolność. Kim pan jest? Zwykłym człowiekiem, jak pan. Skąd mam wiedzieć, czy mogę panu ufać? W tej branży nikt nie ma referencji. Musi pan komuś zaufać. Proszę mi wierzyć, nie jestem przyjacielem nazistów. A czy jest pan przyjacielem Żydów? Podziwiam wasz naród. Ale czy jest pan przyjacielem? Sam? Jeszcze wcześniej. Szampana? Rosé Crude, rocznik 28. Dobry wieczór. Generał Properzi, pan Henry Price, pisarz. Dziękuję. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous avons le très grand honneur d'avoir ce soir, dans la salle de l'Ange Bleu,
Katerina Petrovna. Madame Petrovna, would you wyświadczy nam pani zaszczyt i zaśpiewa? Nic nie przygotowałam. Prosimy. Sprawi nam pani wielką radość. Gardło mnie boli. Proszę zrobić to dla mnie. Pokazać im, jaki ma pani głos. Jest pan bardzo przekonujący. Companions and faded from view. Lonely men with lonely eyes are seeking her in vain. The streets are where they were, but there's no sign of her. The last time I saw Paris, her heart was warm and gay. I heard the laughter of her heart in every street cafe. The last time I saw Paris, her trees were dressed for spring, and lovers walked beneath those trees, and birds found songs to sing. Przepyszne. Pójdę się zdrzemnąć. Nie chcę, żeby mi przeszkadzano. Wieczorem spodziewam się gości. Chcę, żebyś zamiótł taras. Chciałbym skończyć. Pozamiataj.
comme un pour s'incliner devant ta grâce. Oiseau qui se balance. Sei molto bella, cara mia. Ti voglio. Umberto, why do you insist? Dlaczego mówi pan po włosku, choć wie, że wolę angielski? O pewnych sprawach lepiej mówić po włosku. Na przykład? Angielski jest dobry w biznesie, francuski nadaje się do restauracji. W kwestiach sercowych nie ma jak włoski. Chciałem to dostarczyć osobiście. Lista naszych ważnych gości na sobotni jutro. Pani wybaczy, ale sprawy wojny zawsze są pilne. Nie wiedziałam, że jest pan zaangażowany w sprawy wojny. Jestem tylko płotką. Niech pan uważa, żeby pana nie złapano. Staram się. Jeszcze jedną butelkę. Lo faccio io. Signora, permette. Dziękuję, Umberto. Piękny dom we włoskim stylu. Budowniczym był Włoch, Francesco Brusco. Naprawdę? Dobranoc. Może wejdzie pan na chwilę? Chętnie. Czekaj na mnie. Dwustuletnia brandy z piwnicy księcia Gascony. Grazie tanto. Na zdrowie. Salute. Cudowna noc. Prawie pełnia. Jesteś taka piękna w świetle księżyca. Nie bądź niecierpliwy, mamy mnóstwo czasu. Ja to zrobię. Twoje ordery. Zdejmij ten ciasny mundur i usiądź wygodnie. Zaraz wrócę. Mamy całą noc. Zapraszam. Podjął pan decyzję? Jeszcze nie. Przyniosłem próbki, o które pan prosił. Dziękuję. Powiedzmy, jeden za osobę. Za drogo.
Niech pan robi interesy z kim innym. Bez gruźb. Nasze zasoby są ograniczone. Co pan proponuje? Jeden za rodzinę. Niektórzy mają bardzo liczne rodziny. W sumie będzie 100 osób, 20 rodzin. Muszę wynająć dużą łódź. Będzie pan miał dużą torebkę brylantów. Kim są ci ludzie? Zwykli ludzie, tacy jak pan czy ja. Dlaczego pańska organizacja włoży tak dużą sumę pieniędzy, żeby ich ratować? To już nie pańska sprawa. Odezwę się. Katarina, mia cara, why's it taking you so long? Co tak długo? I'll be out in a minute, Umberto. Zaraz przyjdę. Katarina, I can't wait. Nie mogę dłużej czekać. Don't be so impatient. Nie bądź taki niecierpliwy. Chłodno tu. Zamknę okno. Ja cię rozgrzeję. Nie myślałam, że jesteś taki silny. Wszyscy Włosi są silni. Ale nie wszyscy są równie męscy. Co się stało? Mam zawroty. Połóż się i odpocznij. Niepotrzebnie mieszaliśmy brandy z szampanem. Zwykle nic mi nie jest. Wiem. Przyniosę szklankę wody. Koniec części pierwszej. Tekst polski Agnieszka Kamińska, czytał Andrzej Matus.